Witam serdecznie w pierwszy wrześniowy poniedziałek. Info pogodowe. U mnie zachmurzenie, chociaż ciepło, chociaż tak nie do końca gorąco, ale fajnie. W miarę fajnie, nie wiem, czy będzie padać. Wczoraj patrzyłam, to niby 3 stopnie cieplej, ale ja tego nie odczuwam, przynajmniej o tej godzinie. Może jeszcze się ociepli, ale mogłoby tak zostać, powiem wam, bo wczoraj to taki był dzień ciepły, w ogóle cały tydzień był bardzo gorący, jak sami pewnie wiecie. I wczoraj też już się zrobiło pochmurno u nas, ale później wyszło słońce i było znowu gorąco. Ja wczoraj na targu w Mikołowie, znowu jestem zadowolona. Zadowolona jestem głównie z tego, że moje prace się sprzedają. Te dekupaż, te aniołki, które tak marudziłam, że taka wtopa z temu, nie było problemu z aniołkiem z kropielnicą, momentalnie znikł. Nie było problemu z pudełkiem pop art, momentalnie znikł. Także obraz Joker, tak niektórzy go nazywają, a to tak, podwodna dama też poszedł w świat, akrobatka poszła w świat, pan był zadowolony z mojego namalowania tego obrazu i się bardzo cieszył. Super, bardzo mnie takie chwile motywują, dopingują. Za miesiąc pewnie też pojadę, jak się tylko uda, jeżeli będzie pogoda. Być może będę na tym Giszowcu, bo Giszowiec jest teraz ostatnia sobota miesiąca chyba, jak dobrze pamiętam, także jeżeli jesteście w okolicy, to zapraszam. Pewnie będę miała znowu nowe rzeczy, bo jak nie mam, no to muszę zrobić następne, jak poszły w świat. Bardzo podobały się moje deseczki, też już nie ma. Deseczki sielankowe, lawendowe, kurkowe, pszczółkowe. No i mam nowe zamówienia. Mam zamówienie na pszczółki, mam zamówienie na różowego anioła. Pani do mnie napisała już, że chciałaby do pokoju córki anioła w pudrowym różu, więc muszę namalować. I pan, który chciałby jakiś napis taki, ale też musi mi wysłać zdjęcie, bo pokazał mi, ale ogólnie nie bardzo wiem, o co chodzi. No zobaczymy, może też będzie możliwość, żeby mu taki napis zrobić. I co ja tam kupiłam? Kupiłam znowu, tylko nie wzięłam samochodu, wczoraj wróciłam. Powiem wam, że wczoraj było sporo osób na targu w Mikołowie. I co niespotykane, jak o godzinie 12 ja już się pakowałam, bo nie było ludzi, to ja stałam do 14, bo było ciągle byli ludzie. Ja nie wiem, skąd się wzięli. Może wrócili z urlopów, ale nigdy tak nie było na Mikołowie, żebym ja tak późno zjeżdżała z targu, więc ja w domu byłam po godzinie 15, zanim się spakowałam z tym wszystkim, bo to jednak jest wysiłek. No to w domu byłam między 15 a 16, umordowana totalnie. Nic nie wzięłam z auta, oprócz jedzenia, którego nie zjadłam, bo nie miałam czasu. I torebki, i to wszystko. No i powiem wam, że dzisiaj bardzo mnie boli lewa ręka. Cała lewa ręka, aż do nadgarstka, tu mnie boli. Musiałam sobie nadwyrężyć przy dźwiganiu, przy noszeniu. Ale tak jest sukces, bo ostatnio jak dźwigałam, to bolały mnie obie ręce, a dzisiaj tylko jedna. Więc jest jakiś postęp, że druga już nie boli. Od samej łopatki czuję, więc to idzie od kręgosłupa, muszę poćwiczyć. Nie znam ćwiczeń na kręgosłup piersiowy, ponieważ zawsze ćwiczyłam lędźwiowy, bo mnie bolał, a piersiowy mi nigdy nie bolał, więc tutaj mam zagwózdkę, jak to wszystko ogarnąć, żeby całą tą część z klatką piersiową, tylną, przednią i tutaj całe to wszystko rozluźnić. Przydałby się jakiś masaż, ale nie ma gdzie i nie ma komu zrobić, więc no, tabletka pewnie jakaś się pojawi, przeciwbólowa, jakiś żel do masowania i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Pewnie przejdzie, no ale trochę muszę przecierpieć, odbębnić. I co kupiłam? Kupiłam, to już widzieliście wcześniej, pokazywałam wam taki serwetnik
z Hefry, takie dziurki metalowy, to Hefra lata 50., no tak między 40 a 60. właściwie one były produkowane, może później też. Nie, powiedzmy, że one były druga połowa XX wieku. No tak, produkowane. Może nawet do tych lat 80. Nie mam pojęcia dokładnie, muszę się zagłębić w literaturę, ale kupiłam go za 3 złote. No i się cieszę. I kupiłam sztućce. Gdzie ja wiem, przyniosłam te sztućce? Nie przyniosłam, ale pokażę Wam to. Zwykłe sztućce aluminiowe i co chciałam z nich zrobić. Bo już swoje wykorzystałam, ale jeszcze ich nie zrobiłam, ale kupiłam następne. Co można zrobić ze starych sztućców? Żeby to jakoś tak fajnie skomponować i niekoniecznie dużym kosztem. No, denerwuje mnie, jak je położyłam, bo pomalowałam sobie je na taki kolor złoty już. I musiałabym sorwać film, żeby Wam pokazać, ale to Wam pokażę już gotowe po prostu i tyle. Sztućce. Na przykład coś takiego możecie zrobić sobie ze starych sztućców. Na deseczkach do krojenia, na zwykłych deseczkach, na deseczkach ozdobnych, na czym tam macie, na czym tam chcecie, byleby to jakoś tam fajnie wyglądało. Podejrzewam, że to są formy z modaliny, ale można zrobić też dekupaż kwiatowy. I to na pewno jest dekupaż na dole. Więc coś takiego wymyśliłam. Można sobie zrobić w formie ze starego lustra, ze starej tacy, coś takiego. Jak nie mamy takich sztućców, to można zrobić coś takiego z modeliny. Są różne formy silikonowe, żeby zrobić wzór i nakleić na sztućce. Tu akurat są oryginalne, takie ażurowe, bo widać prześwity, więc to ktoś miał takie. Wierzyłam, że to jakaś Francja, albo Włochy, albo Belgia, takie bardzo ozdobne, w takim rokokowym stylu. No ale jeżeli nie mamy takich sztućców, to możemy zrobić te końcówki z modeliny, nakleić, ładnie pomalować w całości. Ja Wam pokażę, jak to zrobiłam, bo tak będę robić. No i tu też mamy taki przykład. Na takiej deseczce też można zrobić sobie takie sztućce. Po prostu malujemy sprayem złotym. Sztućce nakładamy formę modelinową, a jak nie chcemy takich bardzo ozdobnych, to możemy zrobić zwykłe sztućce i też możemy sobie powiesić je w kuchni jako ozdoba kuchenna. Fajnie to będzie wyglądać. Zamiast wyrzucać, nie? A jak wyrzucimy, to też złomiarze się ucieszą, bo sobie zarobią, no i tyle. No, bo akurat metal jest rzeczą pożądaną. Gorzej z plastikiem, bo plastiki są ciężko do przerobienia, ciężkie do utylizacji. No, co zrobimy? No, podobno w Japonii wynaleźli bakterię, która zjada plastik. Bardzo się z tego cieszę, że taka bakteria powstała i niech zjada ten plastik, bo już go za dużo. Widzieliście kiedyś plażę w Tajlandii? Poza obszarem hotelowym, jak wyglądają, jest pełno butelek, korków, śmieci na plaży i w ogóle wszystkiego, co tylko może być. No i przy okazji pokażę Wam motyw, który wydrukowałam, bo akurat tak szukałam, to taki mi wpadł w oko. To będzie motyw na moje pudełko, taka piękna secesja, na no takie kwadratowe. Jedno zrobiłam z aniołkiem, a tu będzie takie piękne pudełko. Ono będzie zielone albo turkusowe. Może albo do tego turkusu, albo do tego, może być też czerwone do tych kwiatów. Takie bardziej pomarańczowe. Może być zielone. No, dużo kolorów tutaj można zastosować. Oczywiście będą moje nieśmiertelne ozdóbki z mojej jedynej formy silikonowej, którą mam. Przydałyby mi się takie formy silikonowe, one są drogie. Muszę kiedyś je w końcu zamówić, bo jestem monotematyczna w formach, które tworzę. Była też taka para, która oglądała moją butelkę z Barbie, bo wzięłam butelkę z Barbie na pokazanie. I oni nie mogli uwierzyć, że to jest głowa Barbie. No, byli w totalnym szoku, robili zdjęcia. Nie wiem, być może gdzieś tam wstawili sobie
na YouTube, na TikToka albo YouTube'a. No, w każdym razie głowa Barbie na butelce zrobiła furorę wśród młodych. No, także no, cieszę się, że ta sztuka się powoli moja przebija i gdzieś tam idę dalej do przodu. I co tam jeszcze miałam? Mam jeszcze. Wszystko już powiedziałam. Deseczki z pszczółkami, nie wiem czy dokończyłam, żebym zrobiła następne, bo pani chciała kupić, ale mówi, a przyjdzie później, jak przyszło, to już nie było. I mówi, żebym jej zrobiła takie deseczki z pszczółkami. Mówię, dobrze, zrobię deseczki z pszczółkami. Także cieszę się bardzo, że no oczywiście część dochodu, który uzyskałam, muszę poświęcić na materiały plastyczne, bo przecież nie robię tego z niczego, muszę kupić wszystko i farby, i lakiery, i postawiłam taką puszeczkę sobie z takim plakatem, który zaprojektował mi pan Arkadiusz. Bardzo dziękuję, panie Arku. I zostań aniołem, i no ale nikt nic nie wrzucił, więc no cóż zrobić. I tak. No, trudno, no. Ważne, że chociaż się sprzedało to, co miałam. No i na te farby tam mam, na płótna mam. Skrzypaczka też wam mówiłam, że już ma swój dom. Pani w makach jest dostępna, ponieważ pani, która zamówiła ten nowy obraz, jednak zdecydowała się na tą królową głębin. No jednak bardziej jej się podobała pani w makach. Jest bardziej konserwatywna. No widać, że to jest była osoba, która całe życie spędziła pod dyktando takie, jakby to nazwać. No po prostu poświęcała się gdzieś rodzinie, pracy i taka bardzo spokojna, bardzo miła, sympatyczna osoba, ale miała w sobie taką odrobinę buntu, która jej zafunkcjonowała, gdy patrzyła na ten obraz, że ona chce go mieć, bo on jest taki właśnie taki buntowniczy, taki nietypowy, żeby powiesić sobie w salonie właśnie taki obraz. Jeszcze tam porozmawiałyśmy sobie na temat wystroju. Ja jej tak próbowałam doradzić, nie wiem czy dobrze, ale wydawało mi się, że będzie tak pasować, że ten obraz jest dość kolorowy, więc gdyby chciała zrobić dodatki, jakieś poduszki, no to jakby, żeby one były zielone i czerwone, ale już bez koloru, bo to już był za duży miszmasz. Może też zrobić narzutę na tą wersalkę w kolorze zielonym i wtedy czerwone poduszki, albo w kolorze czerwonym i zielone poduszki. Do tego ten obraz będzie się bardzo komponował. Pani mówiła, że ma wystrój no, sprzed przynajmniej 20 lat, więc taki konserwatywny. Ten obraz miał właśnie przełamać taką monotonię ściany. Mam nadzieję, że jej się to uda. Bardzo się cieszę, że ten obraz będzie u niej wisiał. Bardzo miła osoba. Pozdrawiam serdecznie, jeżeli mnie ogląda, chociaż chyba nie. I jest już w swoim domu, gdzieś tam, chyba w Mikołowie. No, także. No, fajny dzień. Sobotę spędziłam na wycieczce, powiem wam, i zrobię wam filmik. Muszę go podzielić na trzy części, bo okazało się, że jest prawie 50-minutowy, a muszę podłożyć pod niego głos, ponieważ tam było gwarno i nie dało się tak za bardzo nagrywać. Więc głos będę podkładać pod ten filmik i będą trzy części najprawdopodobniej, a przynajmniej dwie, bo do jednej podłożyć głos przez 50 minut to zajmuje no, prawie godzinę czasu. A jak się pomylę, a jak coś źle powiem, no to już ciężko cofnąć. Więc, no i to jest męczące tak długo mówić na jeden film. Więc byłam w parku miniatur. Tam pokazane są parki, Boże, budowle, architektura, najsławniejsze miejsca na świecie.
i w Polsce, jest tematycznie na polski i na europejski czas. No, no i tam jeszcze jest piramida egipska, jest zrobiona, w której jest muzeum. Fantastyczne. Ja zakochana jestem w tych figurkach. To oczywiście są repliki, nie jakieś tam prawdziwe muzeum, ale te repliki są z mosiądzu, z alabastru, z czarnego marmuru, te byki Apisy, figurki bogini Hator, koty, krokodyle, ptaki, takie prawdziwe. No podejrzewam, że kupione gdzieś w sklepach egipskich, przywiezione do nas, i to tak fajnie. Te łoża w ogóle pogrzebowe, te egipskie, tam sarkofagi są naturalnej wielkości. Także jak macie dzieciaczki swoje, albo wnuki, albo siostrzeńców, bratanków, bratanice, no w każdym razie dzieci, to jest to wspaniałe miejsce edukacyjne, bo można sobie zobaczyć w miniaturze, można zaszczepić takiemu dziecku miłość do podróżowania, żeby zobaczyć to w prawdziwej odsłonie na żywo. I jest też część druga, bo jeszcze jest oprócz tego parku z tymi budynkami, budowlami z przeszłości, czy współcześnie też istniejącymi, jest jeszcze warownia, jest zamek. Chyba prawdziwy, taki odremontowany. I tam znowu jest zbrojownia, sala tortur. I są też chatki tematyczne. Chata tkacza, chata podróżnika, chata garncarza. Jest tam pokaz ze smokiem, który zieje ogniem. Taki trochę wawelski, wiecie, taki. Dzieciaki mają wspaniałą zabawę i powiem wam, że przy tym pokazie uruchomiły mi się moje zapędy arteterapeutyczne. Jak? Ponieważ była tam osoba, taki animator, która miała za zadanie obudzić tego smoka, rozmawiać z nim, on tam po prostu, ta figura wyjeżdżała, tam miała podłożony głos, śpiewała, że ja jestem smok, tam bla bla bla. I ten animator namawiał rodziców, żeby bawiły się razem z dziećmi, żeby tuptały, żeby machały rękami, żeby robić kółeczka. I powiem wam, że ludziom jest bardzo trudno wejść w rolę dziecka. I właśnie mi się to udało, ponieważ tuptałam, śpiewałam, kręciłam się w kółko i nie wiem, czy nie byłam chyba jedyna, bo jak się kręciłam, to nie widziałam, żeby ktoś się kręcił ze mną. Jedna pani z takim niemowlaczkiem się kręciła, no, młoda osoba. Natomiast reszta stała tak, jakby ich przymurowano do podłogi, do podłoża, do asfaltu. Ludzie nie chcą się bawić, nie chcą śpiewać, nie chcą się ośmieszyć, że będą wyglądali dziwnie, śmiesznie, karykaturalnie, satyrycznie, ciężko powiedzieć, o co chodzi. I tak nie do końca chcą się bawić w życiu. A ja się pobawiłam. Tak, może też na pół gwizdka, bo też mi tak było trochę niezręcznie. Ale wykonywałam to, co pan animator, to wszystko wykonywałam, śpiewałam z tymi dzieciaczkami i czułam, że jednak mam tą duszę, która chce przekazywać jakiś świat artyzmu, jakiejś takiej zabawy innym, i myślę, że chyba dobra będę w tym. Tylko czy ludzie będą chcieli przychodzić? Jeżeli nie chcą się bawić tak ogólnie, no to może nie będą też chcieli przechodzić na moje zajęcia, na moje warsztaty. Nie wiem. Czas pokaże. Niedługo obrona pracy, więc praca jeszcze w lesie, o Jezu. No dobra, ale teoretycznie w październiku mam się obronić. Więc już będę mogła wykonywać ten zawód. No i ta warownia była bardzo fajna i no, zrobię filmik, tylko tam będę chciała zastrzec, żeby nie oglądały tego dzieci z tej sali tortur,
bo ta sala tortur tam pokazuje rysunki, które są dość takie makabryczne i no niezbyt fajne. Jest też kino 5D, które powiem wam, że przebodźcowało mi głowę. Ja mam bardzo wrażliwe te moje zwoje mózgowe i ja po prostu czułam, jak ten mój mózg tam ciężko, aż ochrypłam, aż tak ciężko pracuje nad tym wszystkim, bo film polegał na tym, to było 5D, że tak jakbym była pasażerem wagonika w Indianie Jones, taki, wiecie, taki jeżdżący po takich starych torach, które się załamują, drewnianych, jakieś jaskini, jakieś takie przepaście, wpadanie do wody, robaki, zombie, kościotrupy. Ja w tym wagoniku niby jadę. I te właśnie te wszystkie ekstremalne wjazdy i zjazdy i takie szybkie zakręty i ten mój mózg, tak, i ten fotel, który się rusza na wszystkie strony. I mój mózg tego nie mógł za bardzo ogarnąć. Ja wyszłam z bólem głowy stamtąd i uważam, że to jest ciężkie, ciężkie przeżycie dla osób wrażliwych, wiesz, którzy mają jakieś mocności gdzieś tam z tym, nie wiem jak to nazwać, szybko się mogą przestymulować takimi bodźcami. No i tak nie za dobrze się potem czułam, jeszcze bardziej, że jeszcze było gorąco, ale ogólnie dzień bardzo fajny, miło spędzony. No i troszkę odespałam i w nocy jeszcze, bo musiałam wstać o 3 rano ten targ, żeby tam miejsce sobie znaleźć, bo wiecie, tam zawsze z miejscem na tych targach jest kłopot i wjechać, więc wstałam o 3 rano. I powiem wam, że nie spałam właściwie, tak się tam poczuwającym, bo w bloku obok była jakaś impreza i po tej imprezie jakiś pan miał wiecznie do coś pretensje i ciągle tam wyzywał i krzyczał i darł się w niebo głosy. Ja mówię, jeju, jak ci sąsiedzi, bo ja, dla mnie to nie było może tak bardzo uciążliwe, no bo to już taka odległość. Ale sąsiadom to tam współczuję, że oni tego musieli wszystkiego słuchać, i że nikt nie wezwał policji, to też dziwne. Bardzo tolerancyjni jesteśmy, albo bardzo się boimy. No, jedno z dwóch, bo ja słyszałam tego pana i nawet przez sen mi się tam wdzierało. Także spałam czuwającej. Wczoraj, jak wróciłam o tej 16, po wstaniu o 3 rano, bez kawy, z nędznym śniadaniem, to po prostu byłam już tak wykończona. No i dzisiaj ten ból ręki jeszcze mi doszedł, to już całkiem. A na nogach to w ogóle 8 godzin stania. Co najmniej i tak sobie myślę, mówię, jeju, ale sobie to dałam czadu. Też mnie nogi bardzo bolały, no ale nogi mnie dzisiaj tak nie bolą, jak ta ręka mnie boli. No, mam nadzieję, że przejdzie szybko. No i co, kochani, no i tyle wam chciałam powiedzieć. Jak dobrze pójdzie, to zrobię wam niespodziankę na weekend. Nie mówię co, ale jest plan, który jest taki dość ciekawy. No i tyle. No i muszę się zabrać do pracy, nie? Jeszcze mam dwa zamówienia nieskończone i teraz nowe, to no dzieje się, kochani. No, cieszę się, bo mam co robić. Cieszę się, że moja praca została doceniona. No, ale to też kosztem czegoś, wiadomo. Trzymam tych srok kilka za ogon i wiadomo, że któraś się wyrwie zawsze, to ją będzie znowu łapać. Taką właśnie wyrwaną sroką jest pracownia, ponieważ nie mam czasu się właściwie tak do końca nią zająć. Ja wiem, że to pytacie mnie w filmikach, co z pracownią, co z pracownią. Na ile mogę, to coś tam zrobię, ale wam powtarzam, że nie mam na to funduszy, ponieważ YouTube bardzo obciął zasięgi, wyświetlania. Mnie nie ogląda jakaś tam duża ilość osób. No wiadomo, że 6 tysięcy to jest dużo i to jest właściwie stadion jakiś piłkarski, by pewnie tam byście wszyscy weszli. Ale jeszcze trochę miejsca chyba zostanie. Nie wiem, ile ma stadion. Taki na przykład w Warszawie. 10 tysięcy? Nie mam pojęcia. No ale jest was 6 tysięcy, więc jeżeli byłby na 10, to jest przynajmniej ponad połowa, byście stadionu zajęli. Ale to dla YouTube'a to nie jest też za dużo. Więc muszę jakoś
częściej nagrywać, więcej nagrywać, żeby te zasięgi zwiększyć i tutaj jeszcze praca. No i no, żeby po prostu zarobić na tą pracownię, bo no po prostu nie ma funduszy na to, żeby dokończyć, żeby jakoś tak to wszystko ogarniać. To, co było, no to wiadomo, że zakupiłam i materiały, i narzędzia, i opłata dla pana Jasia, który przychodził do mnie i coś tam robił. No, jest mały kłopot, nie? A nie chcę też was prosić o pieniądze, bo to jest temat drażliwy i zawsze się znajdzie ktoś, kto zburzy mi nastrój swoimi poglądami. I też nie wprowadziłam filmików wspierających, bo też podniosła się afera, więc jestem na tym, na czym jestem i tyle. No, robię to, co robię. Mam chwilę załamki, bo jak wiecie, czasem przerywam filmy na dłuższy okres czasu, mnie nie ma, bo no i źle się czuję po prostu. I brakuje mi motywacji do wszystkiego. Także, kochani, tak to wygląda. Teraz będzie przegląd kominów, więc będzie szansa, że pojawi się kominiarz i zrobi mi tą opinię i będę mogła ten kominek założyć w końcu. Gdyby był, no to bym już miała jakąś motywację, że mogę tam pracować w zimę. I byłoby może w miarę fajnie. No i tyle. No, no. Coś tam robię, sprzątam, układam to, co mogę. Natomiast na pewno nie będę robić tam warsztatów, ponieważ niewyremontowany jest ciąg do ubikacji. Wiadomo, że ludzie, którzy będą uczestniczyć u mnie w warsztatach, chcieliby skorzystać z ubikacji. Natomiast ta możliwość jest zaburzona, bo trzeba by było przejść przez dwa pokoje, kuchnię do łazienki, a to trzeba by było wyremontować, żeby to jakoś wyglądało. Więc na chwilę obecną warsztaty, jeżeli będę robić, to poza siedzibą, że tak powiem, i jedynie tam będzie pracownia i ewentualnie w przyszłości sprzedaż rzeczy, które zrobiłam, które znalazłam, które kupiłam i będę chciała sprzedawać z zyskiem, no ale to jeszcze trochę potrwa, także ja wiem, że się niecierpliwicie, że czekacie na tą pracownię, niektórzy to po prostu by chcieli przyjechać już tam zapukać w okienko i no, jeszcze trochę musicie się uzbroić w cierpliwość, aż ja to wszystko, po prostu te sroki. Mogę zrobić dwie rzeczy. Albo je wszystkie zamknąć w klatce, albo je wszystkie wypuścić. No i tak to wygląda, kochani. No jest dużo pracy, jest dużo pracy. Jeszcze, jak wiecie, opieka nad moimi rodzicami doszła. Nie byłam na wakacjach. Auto też tak na pół gwizdka jeździ. Jest do zrobienia dużo rzeczy, żeby gdzieś jechać dalej, więc nie jeżdżę. No, muszę zmienić opony, bo już są prawie łyse, idzie zima, więc jeszcze opony muszę kupić, muszę wymienić alternator, bo już też ledwo zipie. Tylne sprężyny siadły od wożenia towaru, więc też trzeba je zrobić. No i wiecie, to tak powolutku, no to tak na dzień dobry liczę co najmniej 2000 na auto trzeba mieć, nie, żeby go zrobić. Mimo tego, że nie jest tak zepsute, bo gdyby już całkiem było zepsute, to by coś by poszło, to już po prostu siedzę i płaczę. No ale na razie, kochany mój, jeździ. No, tyle, kochani. Nagadałam, aż pół godziny. O jejku. No i jeszcze nie wiem, czy dziś, czy jutro wam ten filmik z Inwałdu zrobię. Także proszę o cierpliwość. Pozdrawiam was serdecznie i życzę wam miłego tygodnia. Trzymajcie się cieplutko. Albo chłodniutko, bo to tak trochę gorąco u nas ostatnio, nie? Do zobaczenia.